Takiej próby na moje życie nie zauważyłem, to znaczy w czasie stanu wojennego, czy na początku lat 80., czy nawet już po koniec lat 70., ja czułem zagrożenie, no i myślałem, że no mogą mnie pobić, jacyś nieznani sprawcy, napaść gdzieś w jakiejś ciemnej liwce. Chodziłem sam najczęściej bez obstawy. Potem miałem do dyspozycji nawet przez pewien czas samochód z kierowcą. Ale to było dla mnie krępujące i też to nie było całodobowe, no więc jeżeli ktoś chce kogoś skrzywdzić, to zawsze jakiś odpowiedni moment i sposób znajdzie. Ponadto SBC, tak jak podsunęli księdzu Jerzemu swojego współpracownika Waldemara Chrostowskiego, który był współuczestnikiem zamordowania księdza Jerzego w pewnym sensie. Zresztą pan redaktor Wojciech Sumiński pisze i mówi i wie na ten temat dosyć dużo. A czczony do niedawna jako bohater, kierowca księdza Jerzego. Otóż i wokół mnie też się znalazło sporo ludzi, co do których mam mocne podejrzenia w tej chwili, że byli współpracownikami, a może nie są do dzisiaj, jakichś tam służb specjalnych, a wtedy bezpieki. Więc takie zagrożenie było, ale wokół księdza Jerzego było znacznie większe. I ksiądz liczył się z możliwością śmierci, a ja raczej potem się dowiedziałem, że byłem na liście, ale to po fakcie się dowiedziałem, a nie przedtem. Czy teraz takie zagrożenie jest? No, trudno. No. Trzeba się nieraz zdecydować na coś, prawda, że wierność prawdzie nieraz kosztuje. No, właśnie jak powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko w jednym z kazań, tylko plewy nic nie kosztują. Na pszeniczne ziarno prawdy kosztuje, trzeba za nie płacić. No więc jeżeli ktoś decyduje się bronić prawdy w tych warunkach, jakie są, no to oczywiście coś ryzykuje, ale mam poczucie, że Pan Bóg mi wskazuje pewne zadania, które powinienem spełnić i mama Niewa Stróża, który mnie bardzo konsekwentnie wzruszająco w różnych sytuacjach prowadzi. Mam świętych patronów, Stanisława Kostkę, świętego Olafa, moje drugie imię, świętego Andrzeja Boboli, imię, które wybrałem, gdy przyjąłem sakrament bierzmowania, zresztą wspomniałem, którego mi udzielił tego sakramentu ksiądz arcybiskup Antoni Szlagowski, więc można powiedzieć, że cząstka jego ducha też na mnie wtedy spłynęła, tego ducha niesłychanej odwagi, wielkiego patriotyzmu, męstwa tego człowieka. Pamiętam go zresztą w dzieciństwie jako czcigodnego starca. I co jeszcze? Już nie wiem, czy jeszcze wystarczy chyba, tak? Jakieś pytanie, ale to... Moje pytanie do księdza Małkowskiego. To nie pierwsze spotkanie, na którym w zasadzie dowiadujemy się, że sytuacja jest bardzo tragiczna, polska jest. I światowa. I my o tym wszyscy wiemy. Ksiądz wspomniał o tym wcześniej, że w zasadzie jedyny ratunek chyba, jaki widzimy, to jest jednak ratunek w pomocy Matki Bożej. Zapisanie się 100 tysięcy Polaków do krucjaty różańcowej to jest znakiem dużego kryzysu. I kilkunastu biskupów. I to jeszcze większy znakiem kryzysu. Dlaczego? 1/10 episkopatu to jest ten wskaźnik, który gdyby objął cały naród, by spełnił. Dzisiaj mówiliśmy dużo o prawdzie i prawdą jest taka prawda również, że Kościół również przeżywa bardzo głęboki kryzys. I teraz do czego ja zmierzam? Taki kryzys przechodził w dziejach. I dzięki Bogu, że jesteśmy z Kościołem, bo razem się jakoś tam dostaniemy na front walki. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, czy ksiądz nie mógłby, wykorzystując swoje znajomości wśród tych biskupów, którzy są bardziej przychylni, powiedzmy, że ich jest 5 czy 7, żeby przeprowadzić coś w rodzaju takiej komercjalnej reklamy, uzasadnić katolikom, Polakom, że jedną sekundę, że przystąpienie do krucjaty różańcowej jest wręcz religijnym, jest obowiązkiem katolika, bo bez tego my nie zrobimy kroku. Może tego zabrakło, że nawet tu na sali niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić. To jest pytanie, co pan mówi, a pytania zrozumiałem. Jeżeli chodzi o krucjatę, no to oprócz tego, że kilkunastu biskupów do niej należy, a kilku propaguje w swoich decyzjach,
cały episkopat krucjatę w pewnym sensie zaaprobował, podporządkowując ją jasnogórskiej rodzinie różańcowej i centrum krucjaty jest na Jasnej Górze w tej chwili. A kto kieruje krucjatą? To ja kiedyś zapytałem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który od początku jest krucjacie i błogosławi. I on mi odpowiedział, ksiądz arcybiskup, rozmawialiśmy na Jasnej Górze, bo on tam szereg razy przyjechał, właśnie w czasie, kiedy było czuwanie krucjatowe. Pytam, czy może jakiś ksiądz, czy kto, czy może ksiądz arcybiskup? Nie. Kieruje krucjatą różańcową Matka Boża. No to nie trzeba się o krucjatę aż tak bardzo martwić. Oczywiście lepiej byłoby, żeby ona się rozwinęła do tych paru milionów Polaków, jednej dziesiątej naszego narodu, kraju za granicami, ale czy to się stanie zaraz, czy to się stanie troszkę później. Jeżeli Matka Boża tym kieruje, to sprawa na pewno nie jest przegrana i na pewno krucjata nie rozproszy się, nie zaginie, nie upadnie. To jedno. A drugie, jeżeli chodzi o intronizację, wszyscy biskupie i wielu kapłanów są o tej sprawie informowani wyczerpująco, dostają odpowiednie materiały. Wielu tę sprawę rozumie, ale po to, żeby nie stwarzać rozłamów w episkopacie i pewnych objawów takich zasadniczej różnicy zdań między biskupami, raz, że nie używają słowa intronizacja, także głoszą społeczne panowanie Jezusa Chrystusa, nie nawiązują do przesłania sługi Bożej Rozalii Celakówny, żeby nie tworzyć tu właśnie konfliktu między biskupami. No ten konflikt jest, ale jest ukryty. I na pewno są bardzo bliscy tej intronizacji, ale brakuje tutaj może właśnie naszej modlitwy, może zrozumienia, jasnego, jednoznacznego zrozumienia, czym jest intronizacja. Bez dodatków. Ksiądz Natanek propaguje intronizację w sposób niekonsekwentny i dodając do niej sprawy bądź nieprawdziwe, bądź wątpliwe. Gdy Pan Jezus przez słynny światłowód obsługiwany przez Niego Agnieszkę skierował do księdza Natanka w swoim czasie, kiedy jeszcze nie był suspendowany ów kapłan, życzenie, pogódź się z księdzem Tadeuszem Kiersztynem. Ksiądz Natanek z Grzechyni wykonał telefon do Szczygliz do księdza Kiersztyna, zaprosił go do siebie, ksiądz Kiersztyn skorzystał z zaproszenia, bo zresztą współpracowali z sobą. W 2006 roku, chyba dopiero w 2007 nastąpiło odejście księdza Natanka od księdza Kiersztyna, takie księdza Jana Mikruta od księdza Tadeusza Kiersztyna w początku współpracowali. I ksiądz Tadeusz Kiersztyn w Grzechyni przedstawił księdzu Natankowi warunki pojednania. Tak, możemy się pojednać. Pod warunkiem, że to, co nas łączy, sprawa intronizacji, będzie oczyszczona, będzie jednoznaczna, będzie pozbawiona tych dodatków, które dla wielu biskupów, dla większości biskupów stanowią powód albo pretekst, żeby bylać dziecko wraz z kąpielą. Skoro dodatki są wątpliwe albo wręcz fałszywe, no te przekazy światłowodowe, prawda, które ksiądz Natanek natychmiast łącza do swoich kazań, kateches czy przemówień, natychmiast je publikuje, no jego działalność wydawnicza jest przecież ogromna. Więc kiedy się tym interesowałem, było 7 tomów przekazów, które otrzymuje Agnieszka, teraz jest ich chyba 15. Z pierwszym tomem się zapoznałem dosyć pobieżnie, bo nie byłem w stanie tego przeczytać od początku do końca. Są tam treści niewątpliwie słuszne, ale duża część tego pierwszego tomu są to czułości Pana Jezusa do Agnieszki, czułości Agnieszki do Pana Jezusa. To nie jest styl literatury mistycznej. Poza tym w przekazach światłowodowych wobec księdza Natanka są nieustanne pochwały. Pan Jezus nieustannie księdza Natanka chwali. Z tym jednym wyjątkiem pogódź się z księdzem Kiersztynem, ksiądz Natanek się nie pogodził, nie przyjął warunków zgody. A kiedy po suspensie ksiądz Natanek przez światłowód zapytał Pana Jezusa, to co mam robić? Koledzy księża mnie radzą, żeby się odwołać do Watykanu, a takie odwołanie na pewien czas zawiesza suspensę. To zresztą wykalkulował sobie ksiądz, ten nieszczęsny kapłan, który powinien być reductus ad satum laicalem, ksiądz Lemański, odwołał się do Watykanu.
I rzeczywiście, no teraz odprawiam mszę świętą prawnie, gdyby suspensja działała, a ona została zawieszona przez to odwołanie, to nie miałby prawa odprawiać mszę świętą. No ale ksiądz Natanek mimo suspensy odprawia mszę świętą, no to uzasadnił tak, skoro ksiądz kardynał Dziwisz jest masonem, wszystkie dekrety, decyzje księdza kardynała masona są nieważne. W związku z tym suspensja jest nieważna i mogę dalej pełnić funkcje kapłańskie, odprawiać mszę świętą, głosić kazania, jeździć po świecie, tak jak dawniej to było, no z tym, że już nie zapraszany z rekolekcjami, które w swoim czasie głosił w całej Polsce jako bardzo wzięty kapłan rekolekcjonista i tłumy ludzi uczestniczył, wiernych uczestniczył w tych rekolekcjach. Też zresztą ta jego strona internetowa jest przez wielu ludzi odwiedzona i wielu ludzi się grzechy nie gromadzi, wielu ludzi bardzo, jest to rycerstwo Chrystusa Króla, które ksiądz Natanek wspiera, te czerwone płaszcze z Jezusem. Zresztą teologicznie ta ikonografia jest błędna tej postaci Jezusa, no ale dla pobożnego kogoś to zupełnie wystarczy, że on jest taki ładny, że ma dwie korony, że ma eksponowane serce, no ale intronizacji nie należy w ten sposób właśnie symbolizować. Otóż po tej suspensie ksiądz Natanek przez światłowóz za pośrednictwem Agnieszki przekazał do państwa pytanie, czy mam się od suspensy odwoływać tak, jak radzą mi moi koledzy księża? I pan Jezus odpowiedział przez Agnieszkę, nie, po co ma się odwoływać, skoro masz rację. I koniec. No masz rację. Czyli ksiądz Natanek po prostu zawsze ma rację. Jak żeby nie mógł mieć racji, kiedy on chce uratować Polskę, świat, Kościół, prawda, i tak dalej. I pomysły niektóre jego są dosyć oryginalne, a nawet pewien pomysł mi się bardzo spodobał. Mianowicie ksiądz Natanek, chyba jeszcze przed suspensją, tak, wybrał się do Brukseli i chciał w siedzibie parlamentu brukselskiego odprawić mszę świętą. Jakimś cudem uzyskał pozwolenie pod warunkiem, że nie będzie używał wody święconej. Wygłosił tam bardzo sensowne przemówienie, wody święconej nie używał, wyjechał i zaraz po jego wyjeździe pękły te rury i kranówka zalała tam jakieś pomieszczenie. No więc nie chcieliście wody święconej, to macie kranówkę. I to mi się bardzo podobało, więc nie można księdzu Natankowi odmówić ogromnych zdolności kaznodziejskich, organizacyjnych i tak dalej, ale na przykład pomysł jego zbiciem tych medalików Matki Bożej Niepokalanej. Ksiądz Natanek wszędzie węszy wpływy masonerii i zauważył, że korona z gniazd 12 wokół głowy Matki Najświętszej na tym medaliku jest oryginalny z Rudy Bach, tym pierwszym medaliku ma pięcioramienne gwiazdki. I powiedział, o, masoneria się dobrała do Matki Bożej. Już na samym początku. No i oczywiście bije medaliki z gwiazdkami ośmioramiennymi, a nie pięcioramiennymi, bo sześcioramienne by się kojarzały z gwiazdą Dawida oczywiście. Siedmioramienne to też jest sprawa dwuznaczna, natomiast ośmioramienne to gwiazdka betlejemska, no osiem ramion, prawda, więc może być Matka Boża z takimi gwiazdkami wokół jej głowy. No więc ten pomysł uważam za groteskowy. Poza tym nie chodzi tylko o to, że gwiazda jest pięcioramienna, ale też chodzi o krój, prawda, jest zupełnie inny krój tej gwiazdy pięcioramiennej na medaliku Matki Bożej Niepokalanej, a inny jest krój gwiazdy pięcioramiennej masońskiej czy sowieckiej, prawda. Poza tym sam symbol można wypaczyć, choćby tak się dzieje z tęczą, prawda, no więc siedmiokolorowa tęcza, która się ukazała po potopie, jak czytamy w Księdze Rodzaju, została zawłaszczona przez gejów i lesbijki i w zasadzie tęczy sześciokolorowej, no, które zresztą, jak wspomniałem, widzieliśmy z panem Rzatorem Wojciechem przy ulicy Kościelnej, w tym właśnie miejscu, gdzie geje i lesbijki znaleźli swoją siedzibę. Yeah.
Jesus.